Dzień dobry, witam Państwa. Nazywam się Rafał Woś, jestem dziennikarzem Dziennika Gazety Prawnej i będę moderował to dzisiejsze spotkanie, ten dzisiejszy panel. Muszę zacząć od takiego wyrazu wielkiego podziwu dla organizatorów, którzy nie dość, że mają rację, to znaczy podnoszą słuszne postulaty, to jeszcze robią to w sposób bardzo sprytny, bo sformułowanie akurat takie, z jakim mamy tutaj do czynienia, ten tytuł naszego panelu, czyli o potrzebie redefinicji obecnego kształtu ustawy, stosunków uniwersytetu z otoczeniem społecznym, no to jest bardzo dobre posunięcie, bo nikt teraz nie będzie mógł zarzucić im, że to dzisiejsze spotkanie było tylko i wyłącznie poświęcone narzekaniu o tym, że pieniędzy jest za mało. Nie, oni mówią, że to nie tylko o to chodzi, chodzi również o pewne to co można zrobić przy odrobinie dobrej woli i innego spojrzenia na sprawę, innej definicji sytuacji. Będą dzisiaj tutaj o tym dyskutować znakomici goście. Po mojej lewej stronie pani profesor Wiesława Kozek z Uniwersytetu Warszawskiego. Po mojej prawej stronie pan doktor Adam Mrozowicki z Uniwersytetu Wrocławskiego i pani Danuta Kuroń z Uniwersytetu w Teremiskach. Miała być z nami jeszcze pani profesor Jadwiga Staniszkis, ale jej nie ma. Nie wiem dlaczego, ale nie ma. I cóż, umówiliśmy się tutaj tak pobieżnie i powierzchownie z uczestnikami, że zaczniemy od takiej próby definicji sytuacji, to znaczy tego, co jest w tej chwili, jak wygląda teoria i praktyka współpracy Uniwersytetu z otoczeniem otoczeniem społecznym, a potem przejdziemy do diagnozy. Pozwolę sobie zacząć od pani Wiesławy Kozek. Czy pani się zgadza z tym, a choćby z tym, co powiedział tutaj Aleksander Temkins, z takim właśnie postawieniem głównego problemu, który dotyczy tej kwestii? No nie byłabym socjologiem, gdybym powiedziała, że zgadzam się całkowicie. Na pewne sprawy mam odmienny punkt widzenia. Generalnie chciałabym zacząć od tego, że jeśli chodzi o problem, który dzisiaj rozważamy, to on zachodzi w dosyć niekorzystnym dla nauki klimacie społecznym. Musimy sobie uświadomić, że zwykły człowiek, aczkolwiek no, to jest sztuczny twór, gdy dyskutuje się z nim o problemach naukowców na wyższych publicznych uczelniach, no, porusza przede wszystkim kwestie związane z jakością dyplomów. Wielu ludzi w Polsce zainwestowało w dyplomy swoich dzieci. Te dzieci są licencjatami czy magistrami. No i nie mają godziwego zatrudnienia. I oczywiście mamy tu różne sprzężenia zwrotne. Natomiast ludzie mówią, no wy też jesteście za to odpowiedzialni, że przyczyniliście się do wyprodukowania tak wielu słabych dyplomów, a my za to częściowo zapłaciliśmy. No jest to jakiś taki rewanżyzm, prawda, w myśleniu o wyższych uczelniach. No ja oczywiście mam diagnozę taką o to, że sytuacja wyższych uczelni publicznych była bardzo trudna. One mogły no, wziąć udział w tym wyścigu o studentów w konkurencji z prywatnymi uczelniami. Mogły nie wziąć, zazwyczaj brały, no i zazwyczaj jednak wydaje mi się, że te dyplomy publicznych uczelni miały dobrą jakość, ale opinii publicznej to bardzo nie interesuje. Także odpowiedzialność jest w pewnym sensie przerzucana także na nas. Jakie my mieliśmy możliwości, żeby adekwatnie odpowiedzieć na zapotrzebowanie rynku? Częściowo ograniczone, bo mieliśmy bardzo duży taki nawis demograficzny, tak można to określić. Trzeba było dosyć szybko zwiększyć infrastrukturę dydaktyczną, stworzyć programy nauczania, zatrudniać dodatkowych pracowników naukowych, dodatkową kadrę i to był przed kilku lat no, bardzo taki dynamiczny proces. Natomiast to ja, czego uczyć, prawda, jakie te dyplomy
mają w istocie być. No to tutaj czasem mogliśmy się posłużyć pomocą ekspertów zagranicznych. W moim instytucie przybyli eksperci z Rutgers University ze Stanów Zjednoczonych i no jakby dali nam dobry instruktaż tego, jak uczyć podstaw zbiorowych stosunków pracy. No i to było bardzo korzystne. Także doradzali nam w kwestii polityki socjalnej i myślę, że nie mamy co się wstydzić naszych absolwentów. Ale nie wszystkie uczelnie były w tak dobrej sytuacji, że przybyli do nich zagraniczni eksperci i na początku lat 90. powiedzieli, uczcie to i to. Była to też taka sytuacja, że de facto polski biznes się tworzył cały czas. Cały czas mamy zjawisko młodego pracodawcy bez tradycji, bez takiego dominującego syndromu odpowiedzialności za pracowników, bo to bardzo trudno powstaje. To są długie procesy socjalizacyjne do pewnych ważnych ról społecznych. I w rezultacie oczywiście były pewne inicjatywy, by mówić, w jakim kierunku powinno iść to kształcenie, ale mówiono nam, że przede wszystkim w kierunku praktycznym. I pracownicy naukowi musieli jakby do tego się przymierzyć, no tak, ten kierunek praktyczny ustalając, jak to rozumieli, i była to znacząca innowacja społeczna. Ale na tą innowację nie poszły żadne środki. Tak naprawdę no, w dużej mierze eksperymentowaliśmy na podstawie tego, co dostawaliśmy z pieniędzy budżetowych i tych, które uzyskiwaliśmy z czesnego. I pewnym uczelniom bardziej się udało, pewnym nie. I to jest właśnie ten szerszy kontekst, o którym chciałam powiedzieć. I to jakby no, takie podstawowe zło, które no, jakby funduje niedobrą percepcję środowisk naukowych. Natomiast wydaje mi się, że w mniejszym zakresie jest to kwestia tego, jak finansowane są badania, jak finansowane są uczelnie wyższe. Po prostu społeczeństwo sobie nie do końca uświadamia to, że każda instytucja potrzebuje w miarę stabilnego finansowania i nie można dążyć do systemu, w którym większość tego finansowania będzie pozyskiwana w jakiegoś rodzaju no, procedurze przetargowej czy jakiegoś rodzaju konkursach, czy w jakiś w inny sposób będzie się o to starać. Jeśli chodzi o diagnozę kontaktów z otoczeniem uczelni, to rozumiem, że muszę kończyć, więc chciałabym powiedzieć, że z mojego punktu widzenia, a prezentuję dosyć specyficzną specjalność w socjologii, no rzeczywiście dobrze współpracuje się ze związkami zawodowymi. Widać wyraźnie, że związki zawodowe są partnerem świata nauki, który no jest zainteresowany wynikami badań w mojej dziedzinie, a także widzę, że mamy tutaj no różne obopólne emocjonalne wsparcia, bo to, że oni się interesują, nadaje sens mojej pracy i wiem, że będę w końcu musiała powiedzieć, prawda, na czym się, do czego doszłam, a dla nich też jest bardzo potrzebne, że w środowisku naukowym są ludzie wykazujący głębokie zrozumienie i tacy, którzy chcą być ekspertami dla związków zawodowych. No także no można powiedzieć, że szeroko rozumiany sektor publiczny w naukach społecznych jest sojusznikiem, jest uważnym klientem. Gorzej współpracuje się z biznesem. Nawet zrobienie badań jest dosyć trudne, ponieważ biznes no nie jest zainteresowany tym, by jacyś naukowcy kręcili się po firmach, odpytywali pracowników, a potem pisali krytyczne raporty. Aczkolwiek no nie jest tak do końca z tym
źle. Więc moją wypowiedź chciałabym generalnie no, w tym momencie skończyć tym, że jeśli chodzi o współpracę z otoczeniem, to ja sens istnienia nauk humanistycznych na uczelniach publicznych widzę właśnie w tej szerokiej funkcji kulturotwórczej. I w związku z tym rozumiem wszystkich włodarzy, czy innym językiem lokalnych kacyków, którzy zawsze chcą mieć jakąś wyższą uczelnię na swoim terenie. I mimo, że to drugie określenie tu padło, to po prostu uważam, że ci ludzie, nawet jeżeli kierują się czysto takimi statusowymi wyobrażeniami, po co im wyższa uczelnia, to jednocześnie no, z czasem profitują z tego, że mają na swoim terenie pracowników naukowych, którzy zaproszeni do ekspertyzy, jakiegoś rodzaju współpracy, popularyzacji, zawsze chętnie występują, że są ludźmi, którzy wyrażają opinie w różnych ważnych kwestiach społecznych, szczególnie wtedy, gdy są jakieś napięcia, jakieś konflikty na obszarze lokalnym, bo jest to jedyna instytucja, gdzie pracownicy de facto mogą w pełni niezależnie wyrażać swoje poglądy. Jako że pracownicy naukowi mają taką jakby pozycję, że mogą być niezależni w swoich sądach odnoszących się do życia społecznego. Więc są także jakby nosicielami pewnych ważnych wartości społecznych w układach lokalnych. Nie będę mówiła o układzie, prawda, całego społeczeństwa, ale powiedziałabym, że ten ruch, który teraz obserwujemy, jest świadectwem jakiejś ważnej zmiany, być może zmiany pokoleniowej. Ja należę do pokolenia, które wspierało transformację. Dla nas to było bardzo ważne, byśmy przekształcili się jako społeczeństwo i ja byłam w to włączona w latach 90. i na początku tego wieku. No teraz widzę, że tamten wzór transformacyjny został wyeksploatowany, doprowadził nas do bardzo trudnej sytuacji, szczególnie młodego pokolenia i de facto świat pracy nie ma innego sojusznika niż właśnie pracownicy wyższych uczelni, który by wspierał postulaty ludzi, którzy no, w Polsce znaleźli się w pewnego rodzaju matni. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani profesor. Do pogłębienia tematu związków wrócimy jeszcze za chwilę, kiedy dojdzie do takiej drugiej rundy pytań. A teraz przejdę szybko na moją prawą stronę. Pan Adam Rozowicki, Uniwersytet Wrocławski. Jak to z pańskiej perspektywy wygląda? Znów nie będę jakoś oryginalny. Gdybyś pan mógł odbić od tego, co powiedział Aleksander Temkin. To jest właściwa analiza problemu, czy nie? Dzień dobry państwu. Bardzo mi miło, że mam okazję wypowiedzieć się w czasie tego panelu. Dziękuję bardzo organizatorom. To również dla mnie, jako dla kogoś, kto bada przemiany stosunków pracy w Polsce zawodowo, jest to bardzo ciekawa inicjatywa polityczna i też zjawisko, którego pewnie można było oczekiwać, ale którego różnorodność wewnętrzna jest pewnie zarówno jego siłą, jak i pewnie pewnym problemem, który może się potem okazać na etapie formułowania jakichś praktycznych rozwiązań. Ja jestem socjologiem pracy, zajmuję się stosunkami pracy, jestem też członkiem zarządu, wiceprzewodniczącym komitetu dotyczącego ruchów pracowniczych w Międzynarodowym Towarzystwie Socjologicznym, ale równocześnie też zajmuję się badaniem stosunków pracy zarówno właśnie z perspektywy pracodawców, jak i związków zawodowych, więc myślę, że nie jest to perspektywa taka jednoznacznie radykalna. Wydaje mi się, że z tego, co usłyszeliśmy na samym początku panelu, z tym przede wszystkim trudno się nie zgodzić. Tak? Ograniczenie samej współpracy uczelni wyższych do współpracy z środowiskiem biznesu jest problematyczne również z tego względu, że czasami
i to wiemy oceniając różnego rodzaju wnioski grantowe między innymi, czasami jest to bardzo naciągana współpraca. Jest to taka współpraca, która nie jest oczywistą współpracą, którą trzeba pokazać na siłę. To również się dzieje na poziomie formowania różnego rodzaju ciał, które funkcjonują na naszych uczelniach, szczególnie może tych właśnie bardziej peryferyjnych jak moja, gdzie takie ciała właśnie jak konwent współpracy z pracodawcami to często są ciała no, bardzo naciągane. Tak? Natomiast wydaje mi się, że z perspektywy Polski jako kraju półperyferyjnego w tym globalnym podziale pracy kapitalistycznej za bardzo nie ma wyjścia, tak? Znaczy jakaś forma współpracy z gospodarką i z społeczeństwem obywatelskim jest konieczna. To jest kwestia definicji tego, jak ona by wyglądała. No i ja mam takie trzy punkty, o których chciałem powiedzieć na początek. Po pierwsze, chciałem odwołać się do tego, co jako socjologię gospodarki, a pani profesor Kozek jest autorką między innymi właśnie podręcznika do rynku pracy, wiemy na temat rynku pracy. Bardzo często formułuje się pod adresem nauk społecznych humanistycznych zarzut, że my nie potrafimy ukształtować tych studentów w ten sposób, żeby byli zatrudnialni, żeby produkujemy bezrobotnych. To jest zarzut na poziomie danych ilościowych dający się zakwestionować, to jako socjologowie wiemy. Na poziomie założeń zarzut trudny do zaakceptowania w 100% dla socjologów gospodarki. To jest taki zarzut, który opiera się na idei rynku pracy jako takiego samoregulującego się mechanizmu ekonomicznego, oderwanego od polityki państwowej i oderwanego od dynamiki społeczeństwa obywatelskiego. Wydaje mi się, że takie spojrzenie jest błędne. To, jak wygląda rynek pracy w Polsce, jest między innymi efektem tego, że mamy słabe społeczeństwo obywatelskie i mamy państwo, które tak, a nie inaczej przez swoje akty prawne ten rynek pracy ukształtowało, umożliwiło jego ukształtowanie. A więc to jest taki pierwszy punkt. Jeżeli mówimy o współpracy z otoczeniem gospodarczym w celu zatrudnialności studentów, naszych absolwentów, to musimy pomyśleć o tym, co my jako środowisko akademickie, jako zmobilizowane do działania zbiorowego społeczeństwo obywatelskie, część społeczeństwa obywatelskiego jesteśmy w stanie zrobić, żeby ten rynek pracy ukształtować inaczej. I widzę tutaj duże pole działania dla nauk społecznych. Druga kwestia to jest kwestia związana z redefinicją znaczenia edukacji i o tym już żeśmy dzisiaj rano słyszeli. Wydaje mi się, że warto tylko zaakcentować ponownie, że wprowadzenie edukacji do takiego narzędzia technokratycznego przygotowywania ludzi do rynku pracy jest nieporozumieniem z punktu widzenia tego, co wiemy na temat funkcjonowania współczesnych rynków pracy. My nie damy ludziom narzędzi takich, jak jesteśmy w stanie dać osobom zajmującym się bardzo konkretnymi technicznymi działaniami w sferze zatrudnienia. Dajemy im pewną refleksyjność, dajemy im pewne narzędzia, mam nadzieję, do uczestnictwa w charakterze obywateli, krytycznych obywateli w naszym współczesnym społeczeństwie. To jest bardzo ważne. Wiemy, możemy krytykować to, że uczelnie wyższe otworzyły się i że mamy teraz bardzo dużo studentów, mieliśmy bardzo dużo studentów, już teraz mamy coraz mniej, i że było to za dużo, że ta demokratyzacja poszła za daleko. Proszę Państwa, jestem przeciwnego zdania. Uważam, że edukacja wyższa daje nam narzędzia do uczestnictwa w demokratycznych społeczeństwach. Wiemy o tym, że wykształcenie wyższe idzie w parze ze spadkiem poparcia dla różnego rodzaju populizmów, autorytaryzmów, idzie w parze z myśleniem krytycznym, nawet jeżeli czasami nie jesteśmy w stanie się zgodzić z kierunkiem tej krytyki. To jest drugi punkt, który jest dla mnie bardzo, bardzo, bardzo istotny. A więc nie redukujmy edukacji wyższej tylko i wyłącznie do zatrudnialności. No i trzeci punkt, dotyczący właśnie współpracy z otoczeniem społecznym. Wydaje mi się, że powinniśmy powrócić do idei kształtowania ludzi w ten sposób, żeby mogli być również obywatelami w miejscu pracy. My obywatelstwo zawęziliśmy bardzo wąsko do myślenia o obywatelskiej sferze politycznej. Ludzie, nasi absolwenci powinni być w stanie uczestniczyć jako pracownicy w podejmowaniu decyzji w miejscu pracy na różnych poziomach. Temu między innymi służą związki zawodowe, ale też możemy sobie w stanie wyobrazić inną formułę niż związkowa, jeżeli ta formuła nie do końca dla niektórych przynajmniej uczestników, dla niektórych przynajmniej młodych ludzi się sprawdza. Myślę, że to jest szerokie pole eksperymentowania jako badacz związków zawodowych.
jestem takim badaczem, który bardzo sympatyzuje, spędził ostatnie 10 lat na dyskusji ze związkami zawodowymi na różnych szczeblach, z liderami zakładowymi również. I wiemy, że mają swoje mocne strony i słabe strony związki zawodowe. I myślę, że jesteśmy w stanie właśnie w takim krytycznym dialogu ze związkami zawodowymi budować pewną wizję zmiany społecznej, która wykroczy poza tą technokratyczną rzeczywistość, do której trochę jesteśmy wpychani. Także to może na początek tyle. Dziękuję. Dziękuję. I pani Danuta Kuroń. Pani patrzy na to wszystko ze specyficznego punktu widzenia, no bo nie reprezentuje pani klasycznego uniwersytetu, tylko właśnie uniwersytet eksperymentalny, społeczny. Pani jest jednocześnie i tym otoczeniem społecznym wokół klasycznych uniwersytetów, ale też sama jest pani organizatorką życia na tym własnym uniwersytecie, więc z tych dwóch perspektyw, gdyby pani mogła nam opowiedzieć, jak wygląda pani diagnoza. W tej rozmowie jestem otoczeniem społecznym i nie mam kompetencji chyba, żeby się odnieść do świata uniwersytetu. Tak, chyba nie. Otóż zostałam zaproszona jako jedna z osób współtworzących Uniwersytet Powszechny imienia Jana Józefa Lipskiego w Teremiskach, czyli instytucję społeczną działającą na szczeblu powiatu, której ideę opracował profesor Stanisław Osowski w latach okupacji hitlerowskiej i opublikował w 1944 roku w druku konspiracyjnym. Prawdopodobnie był to miesięcznik Ewy, redagowany przez Ewę Szelburg-Zarembina. W Uniwersytecie w Teremiskach definicja uniwersytetu no jest taka, jak jest, to znaczy uniwersytet jest wspólnotą nauczycieli i uczniów. Ideą uniwersytetu, zadaniem, jakie sobie ta wspólnota stawia, jest poszukiwanie prawdy. Uniwersytet jako instytucja cechuje się autonomią, pilnuje wolności nauki i nauczania. Tej definicji zmienić nie można, jeśli uniwersytet ma pozostać uniwersytetem. Idea Uniwersytetu Powszechnego zakorzeniona jest w poszukiwaniu przez profesora Osowskiego odpowiedzi na pytanie, co stanie się po wojnie z młodzieżą pochodzącą ze środowisk robotniczych i chłopskich, która się wyemancypowała poprzez udział w ruchu oporu, oraz z młodzieżą, tu zacznę mówić językiem profesora, wytrąconą z toku regularnego kształcenia, która będzie odczuwała potrzebę podniesienia poziomu swojej kultury ogólnej. A także co stanie się z demokracją bez demokratyzacji wyższych form kultury umysłowej. Profesor szukał sposobu otwarcia otwarcia przed wszystkimi dróg rozwoju umysłowego do szczebli najwyższych i usunięcia ekonomicznego lub towarzyskiego wyznaczania jednostek, które będą mogły korzystać z pełnego dorobku kultury i będą mogły odegrać rolę twórców nowych wartości. Szczęśliwie się składa, pisał profesor, że projektowana w innych kręgach reforma szkół wyższych da się wyzyskać do naszych celów. To powołanie się na inne kręgi zajmujące się projektowaniem powojennego życia społecznego pokazuje, że nie był sam, że tworzyli środowisko. Nie będę oczywiście streszczać tekstu profesora Osowskiego, bo nie o konkretny program tu chodzi, tylko o przyczynek do definicji pojęcia współpracy uniwersytetu z otoczeniem społecznym. Dorastałam w sąsiedztwie Stanisława i Marii Osowskich na trzeciej kolonii warszawskiej spółdzielni mieszkaniowej na Żoliborzu w klimacie oczywistości, iż rola wykładowcy uniwersyteckiego nie kończy się na murach uczelni i nie ogranicza do wąsko pojętego zawodu wykonywanego. To środowisko, wykonując w czasie okupacji hitlerowskiej swoje podstawowe obowiązki nauczycieli akademickich, tworzy równocześnie struktury polskiego państwa podziemnego, bierze udział w powstaniu, by po wojnie powiedzieć wracającym do Warszawy studentom, że po układzie jałtańskim nie będą już robić powstań, tylko uniwersytety,
a nowym zadaniem tych uniwersytetów będzie dbanie w warunkach takich, jakie są, o dziedzictwo kulturowe, o warsztat badacza, o najwyższą jakość kształcenia i wychowania kolejnego pokolenia. Całe moje dzieciństwo w niełatwych dla uniwersytetu latach 50. i 60. mogłam obserwować, jak do czwartej klatki naszego domu wchodzą młodzi ludzie, uczestnicy domowych seminariów osowskich. Przywołuję jedno nazwisko, ale tych nazwisk było wiele. I wtedy, i przedtem, i potem. Osoba, czy też osoby naszych profesorów, zgodność treści ich życia z treścią tego, co głosili i pisali, była dla wielu z nas inspiracją w podejmowaniu samodzielnych zadań, dawała nam siłę w trudnych chwilach i skłaniała do namysłu, do przyjmowania postawy krytycznej i odpowiedzialnej. Myślę, że współpraca uniwersytetu z otoczeniem społecznym dziś powinna polegać na tym, na czym polegała dawniej. Przede wszystkim na braniu przez uniwersytet odpowiedzialności za słowo, za kształtowanie języka, tworzenie pojęć i kategorii pomocnych w dążeniu do prawdy przy badaniu i opisywaniu rzeczywistości. Rzeczywistości, która w każdym ze swych aspektów zmieniła się i dalej się zmienia na naszych oczach, a my bez przywrócenia w warunkach takich, jakie są, wysokiej jakości nauczania i uniwersyteckiego wychowania, nie tylko nie będziemy potrafili rozwiązać piętrzących się problemów, ale nawet ich objaśnić. Uważam, że potrzebne są dwa kierunki działania równoległego i to dotyczy nie tylko uniwersytetu, ale wszystkich instytucji służących społeczeństwu. Jedno działanie to możliwie perfekcyjne wykonywanie swych podstawowych obowiązków w takich warunkach, jakie aktualnie są, niezależnie od tego, czy jest wojna, czy zabory, czy transformacja ustrojowa, czy kryzys instytucji finansowych. Drugie działanie to tworzenie całościowych, alternatywnych do kontestowanych propozycji rozwiązań problemów, przed którymi stoimy. Autonomia instytucji, które biorą, czy też wezmą udział w tym procesie, ma dla jakości tego procesu znaczenie kluczowe. No właśnie, to dobrze Pani otworzyła drugą część naszej dyskusji o alternatywach, o realnych alternatywach. To może wrócę do Pani Profesor Kozek. Pani zaczęła mówić o związkach zawodowych i związkach związków z uniwersytetem. Ale z tego, co Pani mówiła, odniosłem wrażenie, że no, nie jest dobrze, ale jest jak jest, jakoś sobie radzimy. Czy dobrze to zrozumiałem, czy też można sobie wyobrazić jakiś katalog postulatów, które sprawiłyby, że mogłoby to wyglądać dużo lepiej inaczej? No ja raczej nie mówiłam o systemie, który charakteryzuje się pewną systematycznością działań i zorganizowaniem. Raczej mówiłam, że relacje ze związkami zawodowymi w mojej dziedzinie, to zbiorowe stosunki pracy i problematyka rynku pracy, nadają mojej pracy większy sens, bo tego nie dałoby mi to, że ja coś opublikuję za punkty. To no, jasne, że byłoby to ważne dla mojej kariery, ale generalnie dla mojego poczucia sensu to nie. I raczej spojrzałabym na kwestię współpracy ze związkami zawodowymi właśnie z punktu widzenia braku tych systematycznych rozwiązań, ale także z całym otoczeniem społecznym. Po prostu to, czy pracownik naukowy angażuje się w takie działania, no w żaden sposób nie jest od niego oczekiwane. Choć buduje oczywiście jego prestiż, jego pozycję naukową w środowisku, bo wszyscy mu tego zazdroszczą, jeśli umie praktycznie jakby spożytkować w kontaktach z innymi wyniki swoich badań. Ale generalnie no, to, za co ewentualnie jesteśmy formalnie oceniani, to jest tak zwana popularyzacja nauki. To jest taki termin XIX-wieczny, to oznacza, że dam wywiad do gazety, co jest zniechęcające
w tym sensie, że no, bywają różne gazety, nie we wszystkich chcemy uczestniczyć. No, że gdzieś napiszę artykuł popularno-naukowy, ewentualnie niskie czytelnictwo, prawda, takiej prasy, że wystąpię jako gadająca głowa, czy jednominutowy przerywnik w jakimś programie publicystycznym i tak dalej, i tak dalej. Więc no, nie o taki system współpracy chodzi, a na dodatek te uczelnie, które mają pewnego rodzaju rady, prawda, które angażują otoczenie społeczne, no, widzą, że no, jakoś te instytucje kooperujące dobrze nie działają. I tutaj kolega Mrozowiecki mówił, że mają charakter atrapowy, prawda? No, po części przypuszczam, że nie zadowalają ani ludzi z uniwersytetu, ani właśnie z otoczenia społecznego uczelni wyższych. No ale z kolei powiedziałabym, no, że to jest coś, co dopiero się ustala, że my uczymy się tej współpracy. Musimy wykazać się dużą cierpliwością, mieć aspiracje, czerpać jakby z wzorców innych krajów, niekoniecznie ze Stanów Zjednoczonych, bo tu z sali wykrzykiwałam, że to jest dziki kraj pod pewnymi względami. No jednak chyba naszym odniesieniem są wiodące kraje europejskie, prawda? To jest nasza kultura i no, uważam, że to określa nasze aspiracje. Więc powinniśmy mieć jako środowisko możliwość uczenia się właśnie tej innowacji, jak współpracować z otoczeniem społecznym. Aczkolwiek mamy też tradycję, prawda? No nie można odmówić środowiskom uczelnianym, że było bierne w latach 80. czy 90. prawda? No bardzo byliśmy zaangażowani i bardzo współpracowaliśmy na różnych polach. Nie ma tutaj z nami Jadwigi Staniszkis, która zapewne powiedziałaby, że jeśli chodzi o położenie nauki i pracowników naukowych, były dużo lepsze. Dużo gorsze czasy. No jeden z kolegów z Solidarności powiedział mi, no ale upłynęło już 30 lat, prawda, i wszystko idzie z postępem, a nasze położenie rzeczywiście się pogarsza. Czy teraz jest czas na mówienie o praktycznych rozwiązaniach? Przepraszam. Właśnie o to chodzi. Tak. No więc jeśli chodzi o pewne praktyczne rozwiązania, no to po pierwsze powinniśmy móc dowiedzieć się, jak w bardziej rozwiniętych krajach ta współpraca z otoczeniem społecznym wygląda. Ja mam pewne doświadczenia, jeśli chodzi o projekty naukowe, bo miałam projekt europejski w 6 ramowym i w 7 ramowym i w obu tych projektach po prostu na 36 osobomiesięcy był przewidziany jeden osobomiesiąc, przepraszam za żargon europejski, ale tak to jest określane. I ten miesiąc był przeznaczony na organizowanie komitetu interesariuszy. Po prostu projekt starannie namierzał podmioty i instytucje, które mogą być zainteresowane ewentualnymi wynikami badań. I przewidywał, że odbędą się 3 rundy spotkań na początku projektu, by się upewnić co do celów badawczych, w środku projektu, by zdać sprawozdanie z postępów i ostateczne takie posiedzenie interesariuszy, by podzielić się wynikami badań, krytycznie je przedyskutować i ewentualnie skorygować, prawda, wyniki, które płynęły z naszych badań. I niby to nie jest dużo ten miesiąc. Ale no, za każdym razem miałam wielką satysfakcję, bo w pierwszym projekcie zajmowałam się liberalizacją i prywatyzacją usług publicznych w pewnych wrażliwych sektorach. No i przychodzili na te komitety zarówno reprezentanci central związkowych, a także komisji zakładowych, jak i menadżerowie, jak i prywatni przedsiębiorcy, którym się to, co mówiliśmy, nie wszystko podobało, ale dla nas ważny był ich punkt widzenia. Więc uważam, że takie rozwiązanie w tych polskich zamawianych projektach jest konieczne,
a to nie ma miejsca, a nawet jeśli chodzi o to, taki główny komitet oceniający, to spotyka się to ze zdziwieniem i ja usłyszałam opinię, że bardzo trudno będzie się z tego rozliczyć. No ale nie jest to bardzo, bardzo trudne. No po prostu jesteśmy niezbyt bogatym krajem, jeśli chodzi o finansowanie nauki i taki dodatkowy miesiąc, prawda? No może wydaje się to roszczeniem, ale ma aspekt właśnie taki praktyczny. Następnie wydaje mi się, że jest wielka sfera doboru problemów badawczych. No i tutaj przed przerwą mówiono o tym krytycznie, że one są przyczynkarskie, w ogóle takie zaściankowe, peryferyjne. No ja powiedziałabym, że w wyborze doborów tematów do badań jesteśmy skazani na własną pomysłowość, która jest bardzo ograniczona, a po drugie, no jeśli no, nie mamy dobrych kontaktów z otoczeniem, to sięgamy do zasobów no, zagranicznych, tak? Stąd po prostu te emitowanie badań, które już gdzieś zakończyły się sukcesem i teorie są ważne, no ale w Polsce się je sprawdza. Z całą pewnością wielką pomocą są te wszystkie projekty europejskie, które jakoś tam są ukierunkowane, no ale one są dobre, no głównie dlatego, że europejscy koledzy mają więcej możliwości konfrontacji z praktyką i no jakoś te tematy badań są weryfikowane także jakby z otoczeniem. I u nas jest troszeczkę potrzebny taki mechanizm, bo my jako recenzenci często musimy się wyrazić o tym, czy temat ma praktyczne zastosowanie, czy ma praktyczną doniosłość, ale polegamy no na czym? No polegamy na naszym wyczuciu, naszej opinii. I tutaj uważam, że jest jakiś konieczny bardziej systematyczny mechanizm, by właśnie różne instytucje otoczenia nauki no miały kolektywny głos wyrażenia tego, co należałoby badać, co jest jakby aktualnym problemem. To jest oczywiście dosyć istotne dla nauk humanistycznych i społecznych, także dla sztuki. Ja nie wyrażam się o naukach technicznych, aczkolwiek no, no mam pewne krytyczne obserwacje, na co wyrzuca się pieniądze w programach, które nazywają się komercjalizacją wyników badań i co się jakby komercjalizuje i na co idą te pieniądze. I tam jest wielki obszar badań powtarzanych. Niedawno przeczytałam w gazecie, że polscy naukowcy no, starają się o wybitny wynalazek pod tytułem utylizacja kartonu w posokach. No ja sądzę, że gdzieś w świecie tą utylizację opanowano do imentu i sądzę, że to właśnie nauka amerykańska w tym ma wielkie osiągnięcia. No to byłyby moje postulaty. Jeśli chodzi o ten ogólny natomiast model, no to w tym modelu jednak musi być wyraźnie zawarte to, że a co jest niemierzalne i tutaj potrzebna jest ze strony elit no, pewnego rodzaju wyrozumiałość. Musi być zawarte to, że uniwersytet pełni funkcje publiczne i kulturowe i nie sposób ich tak dokładnie zmierzyć. Aczkolwiek mamy komputery, programy, masy sprawozdań i się wydaje, że można nad tym panować, szczególnie jak się naukowcom każe udowadniać według pewnych kryteriów, że się jakby no, w czymś sprawdzili. Więc wydaje mi się, że to zrozumienie jest od elit wymagane. Ale z kolei, jeśli chodzi o elity, no, tych ludzi, elity polityczne, tych ludzi, którzy decydują w tej chwili o strumieniach
pieniędzy, co jest nam najbardziej potrzebne, co nie i w jakim kierunku rozwijać szkolnictwo wyższe, to wydaje mi się, że oni się właśnie ukształtowali w tym paradygmacie jakby finansowania nauki, który nawiązuje do wzorców amerykańskich, więc to grantowanie, prawda? No a jak w grancie wyrazić społeczne i kulturotwórcze funkcje uczelni wyższej, tak? Wydaje mi się... Pozycje inne. Tak, pozycje inne, ale no nie jest to, nie pójdzie na to dużo pieniędzy. Inne to jest, jak mnie uczył mój promotor, to nie może być więcej niż 10%, prawda? A sądzę, nie chcę ryzykować, ale podałabym większy rząd wielkości. I jakby nawiązując, szczególnie za rządów pani minister Kudryckiej, niedługo nie będziemy pamiętać, jak się ona nazywała, ale zrobiła dużo szkód. To właśnie ten paradygmat był wdrożony. Czy obecna pani minister znajdzie zrozumienie? No nie wiem. To znaczy prowadziła zawsze instytucje, które musiały zdobywać zewnętrzne finansowanie, bo prowadziła CEBOS, Centrum Badań Opinii Społecznej, gdzie wszystko polega na grantach i ta instytucja bez przerwy musi się oglądać za zewnętrznym finansowaniem, a przeżywa cały czas duże problemy. Nawet takie, że nie ma dla niej, choć jest to fundacja publiczna, nie ma publicznego miejsca i gdzieś musi na mieście wynajmować, prawda, po cenach komercyjnych. Następnie pani minister prowadziła Instytut Spraw Publicznych, także oparty na finansowaniu grantowym. Więc jest osobą, która przez długi okres czasu w tej jakby funkcji działała i być może, choć ma jednak porządne uniwersyteckie wykształcenie, jest porządnym profesorem socjologii, więc mój sceptycyzm jest nieco osłabiony. Dziękuję bardzo. Panie Adamie, a ja do tych związków jeszcze będę próbował wrócić, bo to jest bardzo konkretna propozycja, którą organizatorzy tego kongresu przedstawili. Uzupełnić ustawę taką, jaka jest, o wpisanie tam związków zawodowych i potrafią wyprowadzić bardzo przekonujący dowód, co mogłoby to zmienić nie tylko bezpośrednio, ale również taki dalej idącej w horyzoncie dalej idącym, jak choćby to, że być może uświadomienie studentów co do roli związków zawodowych w systemie gospodarczym byłoby z korzyścią nie tylko dla uniwersytetu, ale również dla całej gospodarki. No ale już wyobraźmy sobie, że rzeczywiście ustawa jest uzupełniona w ten właśnie sposób. Jak pan sądzi, jakie mogło to by mieć konsekwencje? Czy to wystarczy, czy to zadziała? Tak. To nie jest oczywiste pytanie, wbrew pozorom i wbrew moich wszystkich sympatii do związków zawodowych i związkowców. Wydaje mi się, że jest rzeczą jasną, ale mówię to z perspektywy kogoś, kto się po prostu zajmuje związkami, zajmuje się socjologią pracy, że pola współpracy między nauką i związkami zawodowymi są bardzo duże. Jest oczywiste, że związki zawodowe w Polsce potrzebują naszych narzędzi, potrzebują naszego kapitału symbolicznego, potrzebują dobrej ekspertyzy po to, żeby te procesy, jak to się nazywa szumnie, ich rewitalizacji mogły się odbywać i w ogóle się tak naprawdę na dobre zaczęły. Tak? Natomiast i to jest dla mnie jasne i wydaje mi się, że postulat tego, żeby studentów uczyć w jakiejś formie podstaw związanych z ich prawami w miejscu pracy jest też rzeczą oczywistą, bo tu są olbrzymie luki po prostu, nawet po socjologii. Oczywistą, ale nieistniejącą. Ale nieistniejącą, tak, więc to jest rzecz konieczna i tutaj jakby nie mam żadnych wątpliwości. Natomiast myślę, że powinniśmy poszerzyć to myślenie o tym,
co można było wprowadzić do ustawy. No właśnie o taki postulat wprowadzenia po prostu społeczeństwa obywatelskiego do tej ustawy, jako takiego szerokiego podmiotu, który równoważy zarówno tą właśnie tę nieprzewidywalność rynku, jak i potencjalne zakusy państwa, tak? To społeczeństwo obywatelskie jako taki języczek uwagi, można było powiedzieć, tak? I do tego oczywiście wchodzą związki zawodowe, ale nie tylko związki zawodowe, tak? I tak już mówiąc bardzo konkretnie, no to bardzo byłoby dobrze, gdyby właśnie w konwentach uczestniczyły takie podmioty właśnie związane ze społeczeństwem obywatelskim, jak różnego rodzaju stowarzyszenia, które na przykład zajmują się, tak jak mamy w jednym z projektów, który biorę udział w prawach imigrantów. Mamy stowarzyszenie Nomada, znane zresztą ogólnopolsko, bo walczące o prawa Romów we Wrocławiu, które w projekcie Erasmus Mundus Mitra jest naszym partnerem stowarzyszonym i z powodzeniem uczy z naszych studentów międzynarodowych, pokazuje dobre praktyki, jeśli chodzi o pomaganie migrantom w Polsce. To tylko taki jeden przykład. Tak jak wspomniałem już, no, ja mógłbym dosyć dużo takich przykładów podawać, kiedy się bardzo dobre te praktyki kształtują, również z projektu siódmego programu ramowego, pani profesor wspominała, no ja też akurat uczestniczę w Initial Training Network. Tam mamy partnerów, zarówno wielkich partnerów biznesowych, takich jak Volvo, ale mamy też Unison, największy związek zawodowy sektora publicznego w Wielkiej Brytanii. Mamy Międzynarodową Organizację Pracy, tak? To pokazuje poszerzenie spektrum po prostu, które jest konieczne po to, żeby tą równowagę, która obecnie jest bardzo wyraźnie zachwiana na rzecz mimo wszystko kapitału, a nie pracy, żeby przywrócić. Ona nigdy nie będzie idealna, natomiast żeby temu światu pracy, ale też społeczeństwu obywatelskiego dać pewne narzędzia, tak, które umożliwią tej asymetrycznej relacji wynegocjowanie sobie jakiejś trochę lepszej pozycji, bo kiedy ja idę do zakładu pracy taki jak Opel czy Volkswagen, tak, kiedy robimy badania własnym sumptem z tymi związkowcami, po to, żeby oni mieli narzędzia do negocjacji zbiorowych na poziomie zakładowym, na które nikt nie pobiera żadnego wynagrodzenia, od razu powiem, tak, to dla mnie to jest jeden z realizacji również ideału i powołania naukowca, tak? Takiego, który jest w stanie dać narzędzia ludziom związanym pracownikom. Czyli tak? Postuluje pan to, żeby za to jeszcze były punkty. Nie, niekoniecznie. Teraz za to nie ma punktów i to robię. Myślę, że każdy, kto robił badania, mamy tutaj na sali również osoby, które robiły badania z zajmującymi pustostany kobietami w Obrzychu, dzięki którym się zmobilizowały i podjęły jakieś działania zbiorowe. Ja myślę, że nauki społeczne mają dużo łatwiejsze zadanie niż nauki humanistyczne. Natomiast jeśli chodzi o humanistykę, to wydaje mi się, że powinniśmy duży nacisk położyć po prostu na tą edukację właśnie dla obywatelstwa, szeroko rozumianego obywatelstwa, miejscu pracy wykraczającego poza takie obywatelstwo związane ze sferą polityczną. Także tutaj wydaje mi się, że pole manewru jest, nawet obecnie ustawie jest pole manewru, ale trzeba ją uzupełnić o to, żeby pewne rzeczy tam wprowadzić, które zalegitymizują to, co już się dzieje trochę oddolnie, tak? Bo przynajmniej w naukach społecznych jest to widoczne, że to nie jest tak, ta współpraca ze społeczeństwem obywatelskim nie istnieje. Ona po prostu istnieje, tylko warto byłoby, gdybyśmy mieli lepsze pozycje. Tak? Mój plan jest taki, żeby teraz zebrać jakieś kilka pytań, prawda? Spróbujmy przynajmniej. Wszystko jest pod kontrolą. Chciałem, żeby kto ma ochotę, niech się zgłosi, podam mikrofon, zadamy kilka pytań i spróbujemy na nie odpowiedzieć ostatnią rundą podsumowań. Dobrze? Są chętni? Są chętni. Ja mam takie ogólne pytanie też do pana, który rozpoczął tę debatę, do pana Aleksandra. Może to jest takie oczywiste pytanie, ale nie ma oczywistości. Jak pan Aleksander, tak, który... ja mam się przedstawić. Danuta Szeder, jestem studentką studiów trzeciego stopnia na socjologii. Chciałam się pytać, jak pan wyobraża sobie tą współpracę ze związkami zawodowymi, bo może ja nie do końca to rozumiem. Rozumiem, że jakieś prawne informacje dla studentów, tak, jakie są ich w ogóle prawa jako pracujących, ale może więcej szczegółów. No, ale
kursy spraw pracowniczych to jest, jakby to powiedzieć, to jest coś, czego rzeczywiście nam bardzo brakuje i to jest bardzo, i to jest, powiedziałbym, bardzo solidny konkret. Natomiast co do tego, to przepraszam, może kolega. Jeszcze jedno słówko, żeby nie zabierać za dużo czasu. Będziemy jeszcze o tym mówić po godzinie 15. Jak konkretnie widzimy rolę uniwersytetu w jego relacji do rynku pracy. A jedną bardzo ważną rzeczą, o której Aleksander wspomniał i którą jeszcze raz warto podkreślić. W tej chwili mamy za dużo taniej i bezpłatnej pracy na polskim rynku pracy. Każdy, kto w naszym wieku wchodzi na rynek pracy, widzi, że to się przekłada na słabą pozycję pracownika i tak dalej, i tak dalej. Więc myślę, że jeszcze po godzinie 15 o tym posłuchamy. Przepraszam, kto z Państwa... Proszę tam podać, jeżeli można. Dziękuję, Maciej Garczewski. Ja mam taki ogólną refleksję i pytanie bardzo konkretne. Proszę Państwa, wydaje mi się, żeśmy się zebrali tutaj po to, żeby podyskutować nad bardzo konkretnym problemem, tak, którego punktem wyjścia jest kryzys humanistyki, ale tak naprawdę kryzys uniwersytetów Uniwersytetu Białymstoku, wszystkich uniwersytetów w Polsce, czy większości uniwersytetów w Polsce, ja to widzę z perspektywy Uniwersytetu w Białymstoku. Z tej perspektywy widać to tak, że w tej chwili realizowana jest brutalna polityka redukcji części ośrodków akademickich do roli szkół zawodowych, gdzie mamy uczyć zawodów konkretnych, logistyki, kryminologii i tak dalej, i tak dalej. 3000 górników miało być zwolnionych z pracy, zrobił się wielki problem społeczny, rząd odstąpił od tych planów. 5000 pracowników naukowych zostało zredukowanych już na uniwersytetach polskich, nikt po nich nie płacze. Mam pytanie, czy w ramach badań socjologicznych nie warto by było policzyć kosztów społecznych tych zwolnień na uniwersytetach? I kolejny problem do badań socjologicznych, ale też chyba do rozwiązania przede wszystkim, to jest kwestia, jeżeli chodzi o związki zawodowe, bo ja akurat też reprezentuję, jestem szefem ZNP na Uniwersytecie w Białymstoku. Kwestia tego, że my mamy prawo, tylko to, że to prawo nie działa, że nasi zwierzchnicy, pracodawcy, rektorzy działają na pograniczu bądź wręcz zaraz za granicą prawa, lekceważąc związki zawodowe, po prostu wykluczając je z dyskusji nad sprawami uniwersyteckimi. Dziękuję. Czy widzę jeszcze? Pani Kachelak, ja chciałam zapytać, właściwie odnieść się do tytułu tego panelu i zastanawiam się, jak Państwo by odpowiedzieli na te kwestie, bo mówimy o uniwersytecie społecznym, a sama jak zastanawiam się nad tą kwestią, przychodzi mi do głowy pytanie, czy w ogóle możemy mówić o wspólnym środowisku uniwersyteckim, to znaczy, czy nie powinniśmy rozważyć kwestii tego, że uniwersytet jest w jakiś sposób przeżarty wewnętrzną konkurencją, nie tylko między uniwersytetami, nie tylko na uniwersytetach między wydziałami, ale także między środowiskami, które uniwersytet tworzą, czyli na przykład między pracownikami naukowymi, doktorantami i studentami. Dziękuję. Pozwolę króciutko, Paweł Rodak, Instytut Kultury Polskiej. Najpierw do tego, co było w pierwszej części. Znaczy, ja się zgadzam z tymi postulatami mówiącymi o konieczności wzrostu PKB, z tymi, które mówiły o konieczności różnicowania ocen w naukach ścisłych i humanistycznych. Natomiast nie do końca ze wszystkim się zgadzam z tym, co było mówione o miejscu dydaktyki i nauki badań naukowych na uniwersytetach. Dlatego, że tak mi się wydaje, oczywiście to jest wielki dramat, że są te zwolnienia i to jest wielki dramat, że studentów jest coraz mniej, ale wydaje mi się, że my robimy takie założenie, czy Państwo robią takie założenie, że w ogóle nie ma problemu jakości polskiej nauki na uniwersytetach różnych i jakości polskiego nauczania, prawda? I że problemem jest tylko to, że jest mniej studentów, a no to nie jest jedyny problem, jednak to nie jest jedyny problem. Znaczy rozumiem, że czasami zwolnienia są konieczne, a mówię to jako dyrektor instytutu, po prostu ze względu na niedopełnianie swoich obowiązków. Ja nie mówię, że też tak ma być, ale nie możemy o tym zapominać, prawda? Nie sądzę, żeby tak było, że po prostu we wszystkich mniejszych ośrodkach naukowych nauczanie stoi na bardzo wysokim poziomie i wszystkie należy ocalić poprzez możliwość przechodzenia z pracy naukowo-dydaktycznej na tylko naukową.
Oczywiście te, które na wysokim poziomie prowadzą badania naukowe, trzeba znaleźć takie możliwości, żeby im to zapewnić, ale nie w sposób mechaniczny, swobodą przechodzenia na etaty naukowe, żeby można było no, wszystko ocalić, bo być może po prostu no, nie wszystko jest warte ocalenia. To tylko chciałem tak delikatnie jakby to zniuansować. A jeśli chodzi o drugą część, to ja się zgadzam właściwie ze wszystkimi z Państwa, może najbardziej z Panem, bo Pan najwięcej mówił to, co ja bym chciał króciutko powiedzieć. Absolutnie uważam, że należy i w naszym mówieniu, i w naszym myśleniu wzmocnić to, że otoczenie społeczne uniwersytetu czy publiczne to nie może być tylko biznes. To moim zdaniem nie mogą być tylko związki zawodowe, bo może one są ważne, ale nie wiem skąd nagle taki nacisk tylko na związki zawodowe, ale to muszą być różnego rodzaju instytucje publiczne, prawda? Instytucje publiczne od instytucji państwowych, które przecież są publiczne, poprzez szkolnictwo, szkoły, z którymi uniwersytety powinny współpracować, aż do trzeciego sektora, o którym Pan mówił, stowarzyszenia, fundacje. I ja muszę powiedzieć, że tu nawet nie jest konieczna ustawa. Tu jest, nie wiem, no ja mogę powiedzieć, że mój instytut od 20 lat współpracuje z dziesiątkami instytucji kultury, stowarzyszeń i tak dalej, i tak dalej. To się da robić, ale faktycznie, znaczy zmiana myślenia, języka jest konieczna, bo tu się zgodzę, że niestety pani minister Kudrycka, no tutaj swoim językiem i swoimi pewnymi działaniami trochę szkody wyrządziła. Nie może być tak, że szef wielkiej instytucji finansowej publikuje w gazecie artykuł, w którym mówi, że jemu brak dobrych pracowników, bo uniwersytet mu tych pracowników nie daje i jest automatyczna odpowiedź, zrobimy wszystko, żeby takich pracowników zapewnić takiej czy innej firmie. No tak nie może być. Prawda? Musimy myśleć ze względu na przede wszystkim na dobro publiczne, a nie na interesy takie czy inne, prawda? A jeśli interesy, to najpierw publiczne. Ponieważ tutaj zadałem pytanie, o której chcemy skończyć. Najpierw dostałem odpowiedź, zapomniałem, a potem, że za 5 minut. Więc trzymam się tych 5 minut. Jeszcze mamy chwilę i Marcin. Tak. Więc oczywiście. Oczywiście, dobrze. Czyli zrobimy teraz rundę podsumowań, tak? A potem przekażę głos panu Marcinowi. No przepraszam, bo zostałem wywołany do tablicy przez pana profesora Rudaka. No nic, w dwóch słowach. Nie proponujemy utrzymania status quo. Rzeczywiście za status quo nie chcemy się bić. I byłoby zupełnym nieporozumieniem, gdyby państwo tak nasze postulaty odebrali. Postulujemy reformę systemu finansowania jednostek naukowych. Reformę, która ma doprowadzić rzeczywiście do skoku jakościowego. Dlatego, że uniezależnienie nie będzie skoku jakościowego i polskiej nauki, i dydaktyki, jeśli będziemy tak uzależnieni od, jeżeli poziom finansowania polskich uniwersytetów będzie tak uzależniony od liczby studentów i doktorantów, jak jest to w tym momencie. To znaczy, bez tego będziemy pogrążeni w nieustannej pogoni za klientami, będziemy przepuszczać wszystkich na studia, nie będzie żadnych realnych egzaminów w czasie studiów, będziemy coraz więcej słyszeć o patologiach, takich jak tolerancja dla ściągania, tolerancja dla plagiatów, etc., etc. No dobrze, to są pierwsze z brzegu przykłady. W związku z tym proponowane przez nas zmiany są ruchem projakościowym, nie zachowawczym, ale rzeczywiście zmieniającym postawy systemu. Wracamy na stół w takim razie. Proszę. Wracamy na stół i pozwolę sobie zacząć rundę podsumowań od pani Danuty Kuroń. A i teraz jest taki fajny moment każdej dyskusji, że każdy z panelistów może odpowiedzieć na to pytanie, które chce, albo może odpowiedzieć na takie pytanie, które nawet nie zostało zadane, a które cały czas mu chodziło po głowie. Jeżeli tym razem mogę od pani Danuty Kuroń zacząć. Jak się patrzy na rzeczywistość z perspektywy gminy wiejskiej albo powiatu, to oczywiście
to wszystko wygląda inaczej niż Państwa perspektywa uniwersytetów, które są miasta wojewódzkich. I to jest jedna sprawa, którą chciałam powiedzieć, a druga jest taka, że nie w Uniwersytecie w Teremiskach nie stosujemy kategorii społeczeństwo obywatelskie, tylko społeczeństwo autonomiczne. I to powoduje, że autonomia, wolność jest związana z rezygnacją z takiego bezpieczeństwa, w związku z tym, znaczy z pogodzeniem się z tym, że warunki nie są bezpieczne i to z jednej strony, a z drugiej strony ten powiat powoduje, że nie mamy do kogo kierować postulatów. I to nas mobilizuje, jak również tradycja oświaty niezależnej, czyli uniwersytetów formacyjnych, to nas mobilizuje do stawiania sobie takich tych pytań sobie, to znaczy, co my mamy zrobić w kontakcie z naszymi studentami, żeby odpowiedzieć na pytanie, jak żyć. I najkrócej powiem tylko, no to ma rozliczne konsekwencje stawianie takich pytań. Na to pytanie trzeba odpowiedzieć w sposób całościowy i jeden z aspektów, którego nie można uniknąć, to jest właśnie praca, sposób zarobkowania. I my na to pytanie nie odpowiadamy przez negocjowanie pozycji, czy tylko przez poszukujemy takiej odpowiedzi poprzez tworzenie własnego segmentu na rynku pracy, dlatego że nie wierzymy, w naszych warunkach to jest niemożliwe. To znaczy rynek pracy jest finansowany albo przez administrację centralną bądź samorządową, albo przez biznes. Rolą biznesu nie jest stworzenie miejsc pracy, tylko rolą biznesu jest biznes. No to jest dosyć oczywiste. Tak samo rolą administracji w tym systemie, nie mówimy o PRL-u, gdzie w tamten system było wpisane nie tworzenie miejsc pracy. W ten system nie jest. Więc jakby stawiamy sobie to pytanie samemu sobie i odpowiadamy na to w ten sposób, że my musimy stworzyć własny segment na rynku pracy i tym naszym segmentem na rynku pracy jest segment społeczny. Na tym segmencie społecznym dla nas najważniejsze prace to są prace pożytku publicznego, których na poziomie gminy, powiatu nie ma kto finansować, bo gminy wiejskie nie mają wpływów podatkowych, oprócz niektórych, ale na 1500 gmin wiejskich odpowiedni duży procent wpływów podatkowych nie ma. Więc jeżeli my sami nie sfinansujemy sobie, nie znajdziemy sposobu na sfinansowanie miejsc pracy pożytku publicznego, to takich miejsc pracy nie będzie z całą konsekwencją, które to wynika. No i drugi rodzaj miejsc pracy to są prace dla młodych wykształconych, którzy nam na prowincji są bardzo potrzebni, bo oni oczywiście wyjeżdżają za pracą gdzieś dalej, ale tu oczywiście to jest też to, o czym mówiłam w pierwszej części, że ogromnie nam zależy na jakości kształcenia, na tym, żeby ta młodzież nie tylko miała dyplomy, ale jeszcze w takim bardzo, nam się wydaje, w takim tradycyjnym kształcenie jako wartość autoteliczna po prostu, prawda? Uczymy się, żeby być mądrzy i z perspektywy powiatu nie są potrzebne żadne właściwie, znaczy wszystkiego się można, pracy się można nauczyć, konkretnej pracy już potem. Natomiast podejścia do uczenia się, do warsztatu, czy to badacza, czy potem do każdego innego warsztatu, który będą sobie musieli stworzyć. No i czy nam się to udaje? No, zrobiliśmy badania naukowe w naszej gminie, prawda? I to były badania z zakresu nauk społecznych. Opisaliśmy społeczny świat Białowieży, czyli środowisko, z którym razem, wspólnie mamy ten świat tworzyć. Drugi etap badań to była opis kapitału społecznego mieszkańców Białowieży. No i od 4 lat tworzymy ten program.
I skoro to jest ostatni raz, jestem przy głosie, to powiem, że tworzymy go w takim historycznym kompromisie z władzą. Dla nas państwo jest ważne. Nie uważamy, że nie można go demontować. Jeżeli nie znikną struktury państwa, to zostaniemy w tych powiatach bardzo samotni. Tak samo uważamy, że trzeba współpracować z demokratycznie wybraną władzą, taka jak ona jest. Znaczy, robimy wszystko, żeby była inna, prawda? To jest zadanie dla nas samych przede wszystkim. Państwo, władza jest emanacją społeczeństwa. No, tacy jacy jesteśmy, tacy są oni. Ale próbujemy się porozumieć. Świat stoi na krawędzi, jest sytuacja niebezpieczna. Demontaż państwa wydaje nam się w tym momencie naprawdę niepotrzebny. Czy nam się to udaje? No, jeśli bym miała się jakoś zdefiniować na okoliczność tej rozmowy, czy na jakiś, to bym powiedziała o sobie, że jestem żoliborską socjalistką, więc kompromis z gdańskimi liberałami jest kompromisem dla mnie historycznym, ale uważam, że on jest i konieczny, i możliwy, dlatego że niepodległość, ani demokracja nie jest dana raz na zawsze i musimy się jednak porozumieć, żeby tego bronić. Bardzo dziękuję. Teraz puenta pani profesor Kozik. Ja powiem bardzo brutalnie, czym się różnią naukowcy od górników. Tym, jak są zorganizowani. Górnicy są tak zorganizowani, że nie mają wątpliwości, że trzeba stawiać opór. I wykorzystują wszystkie środki. Zjadą pod ziemię i będą przebywać wiele dni w smrodzie, w wysokiej temperaturze i wilgoci i będą mimo różnych krytycznych wypowiedzi w mediach dążyli do tego, żeby ich cele były zrealizowane, a mają za sobą po prostu górników. My naukowcy tacy nie jesteśmy, mamy ideały służby społecznej, konieczności poświęcania się dla społeczeństwa, myślenia o tym, że inni zarabiają mniej, mają gorsze warunki pracy, co nie zawsze jest prawdziwe, bo okazało się, prawda, i o tym będzie ten trzeci panel, że przeciętny pracownik w Polsce jest w lepszej sytuacji, jeśli chodzi o zatrudnienie tymczasowe, niż przeciętny pracownik naukowy. Także no jest to kwestia tego, jak jesteśmy zorganizowani i jaki opór społeczny moglibyśmy postawić. I chciałabym się, bo to jest bardzo powiązane, odnieść też do konkurencji w środowisku naukowym. Nie o wszystkim tu powiem, bo byłoby to zbyt niepopularne, ale powiem o tym, że bardzo symptomatyczna jest wypowiedź pana dyrektora Rodaka, który reprezentuje chyba najlepszy ośrodek, prawda, w swojej dyscyplinie w Polsce i z tego punktu widzenia no, może formułować pewne postulaty, bo rzeczywiście jest to miejsce pracy dla najlepszych. Podobnie postępuje mój instytut. Nie wiem, czy państwo zwróciliście uwagę na to, że Instytut Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego nie podpisał tego listu. Rada Naukowa postanowiła, że napiszemy swój własny list, a wątek, który zostanie w nim pominięty, jest właśnie wątkiem solidarnościowym, w którym no, wyrażana jest troska o no, te uczelnie wyższe, które no, nie mają w rankingach takiej wysokiej pozycji, by się obronić i nie mają czasowo studentów. Więc my list napiszemy, prawda, taka jest wola rady, ale nie będziemy się solidaryzować. I to jest bardzo znamienne, bo oprócz zorganizowania potrzebna jest wielka solidarność, prawda, środowiska i wrócenia do pewnych źródłowych, prawda,
źródłowych przekonań, a tego nie widzę. Stąd, prawda, te 5 tysięcy zwolnionych pracowników naukowych, no nie wiemy, czym się to skończy, ale my się temu nie sprzeciwiamy, prawda? Ja się dziś dowiedziałam od tutaj dyskutanta, że to jest aż 5 tysięcy naukowców w Polsce. To jest przerażające. Z Białego Stoku, z posiedzenia Senatu podliczono przez jednego z profesorów, który zajmuje się polityką rządową w sprawie nauki. Także nie jestem źródłem pierwszym tej informacji, powtarzam to, co usłyszałem, ale ze źródła miarodajnego. No dobra, to mamy też trochę liczbowych nowinek, pan Adam Rozowicki. Nawet jeśli mamy z 4, to postaram się bardzo krótko. Mi się wydaje, że to, co tutaj zostało poruszone w poprzednim głosie i właśnie w odpowiedzi na pytanie z sali, kwestia solidarności środowiska akademickiego jest kluczowa i jest też największe wyzwanie w tym momencie dla takiej inicjatywy, jak ta inicjatywa. To jest, chodzi nie tylko o solidarność, nazwijmy ją terytorialną, tak? Centrum versus peryferia. Tu chodzi nie tylko o solidarność uzwiązkowionych i nieuzwiązkowionych, bo wiemy wszyscy, ci, którzy zajmują się związkami zawodowymi, że związki zawodowe zwykle reprezentują tych w bezpieczniejszej sytuacji, mają reprezentować wszystkich, natomiast kwestia samego członkostwa związków zawodowych to są przede wszystkim pracownicy, którzy mają względnie stabilną sytuację statystycznie rzecz biorąc, prawda? To jest kwestia również solidarności międzypokoleniowej, która jest bardzo trudnym wyzwaniem, nawet patrząc po tej sali. To nie są rzeczy oczywiste. Solidarności również, która nam bardzo umyka, a której będzie poświęcony panel popołudniowy, między pracownikami, którzy cieszą się tą umową czasową o pracę, a tymi wszystkimi, którzy znają bezpieczny bufor dla instytutów zatrudnianych na umowę, wszystkimi zatrudnianych na umowę cywilnoprawną po to, żeby wypełnić luki w systemie dydaktycznym, które się nieustannie zmienia pod wpływem nacisku reformatorów, tak? Więc też mamy jakby kolejny wymiar, który w tej mobilizacji zbiorowej musi być uwzględniony. To są potężne wyzwania, to jest bardzo amorficzne, heterogeniczne środowisko, które trzeba byłoby zmobilizować. A bez takiej mobilizacji, bez naszej własnej mobilizacji, bez tego obywatelstwa nas samych jako naukowców, ten ruch zostanie zatknięty na margines. Bo wydaje mi się, że to taka stara zasada, która jest oczywista i banalna, tak? Podzielenie nas to jest coś, co dosyć łatwo zrobić i to będzie najlepszym mechanizmem zarządzania. Także to jest wydaje mi się największy w tym momencie problem. Możemy oczywiście szukać narzędzi, związki są jednym z narzędzi, które możemy stosować, ale ta tkanka społeczna solidarności, to dla każdego, kto uczestniczy w jakichkolwiek obradach, gremiów naukowych na poziomie wydziałów, instytutów, ja akurat jestem przedstawicielem adiunktów w moim instytucie, to kwestia solidarności międzypokoleniowej jest jedną z największych wyzwań, które się pojawia. Nie jedynym, ale bardzo ważnym. Tak, żeby było jeszcze czego bronić. Tak? Dziękuję bardzo. Czyli dyskutowali dla Państwa Danuta Kurań, Wiesława Kozyk, Adam Rozowicki, moderator. Dziękuję Państwu za udział w dyskusji panelowej, Panu za prezentację. Mam jeszcze 15 minut na dyskusję, ale chciałem jeszcze przywitać przedstawicieli parlamentu, którzy są obecni na naszej sali, profesora Andrzeja Biernata i profesora Jerzego Rzeżyńskiego. Nie wiem, czy są obecni. Kontynuujemy dyskusję. Mamy jeszcze 15 minut. Proszę bardzo. Dziękuję bardzo. Oczywiście nie chciałbym się boksować szczegółowo w wymianę zdań. Ja wyraźnie w swojej prezentacji powiedziałem, że moim celem nie było udowadnianie, że Polska jest bogatsza od Stanów Zjednoczonych, tylko pokazałem pewne wycinkowe dane dotyczące centralnych agencji grantowych, pokazujące, że pieniędzy, że chodzi o finansowanie grantowe polskiej humanistyki, jest sporo. Za mało, ale sporo. To jedynie chciałem powiedzieć. Że chodzi o listowanie
instytucji, które również finansują naukę, to mogę w Polsce wylistować. Jest Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej. Ministerstwo Kultury ma swoje niewielkie, ale też fundusze, które finansują badania naukowe w obszarze humanistyki. Jest dotacja statutowa, z której można uczelnie mogą finansować jednostki naukowe, niezależnie od tego, że jest za mała, jak wiemy, i wykorzystywana jest do innych celów, a nie do badań naukowych, do których została stworzona, przypominam. NCBR ma program finansowania badań nauk społecznych. Także to nie jest też tylko tak, że z NCM i NPRH. A teraz kolejna rzecz. Proszę pana, jako pan jest młodym doktorantem, lekko lewicującym. Ja jestem starym profesorem, raczej lekko prolicującym, jeżeli byśmy się chcieli gdzieś kwalifikować. I dobrze, że się różnimy. To akurat uważam, że super, bo że żyjemy w wolnym kraju, możemy mieć różne poglądy. Natomiast jako stary profesor, który wypromował parunastu doktorantów, bardzo bym panu radził, żeby pan nie opierał swoich tez badawczych na kłamstwach. I takim kłamstwem było to, co pan powiedział o finansowaniu ekspertyzy, którą firmował Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową i Ernst & Young, ponieważ to nie kosztowało 10 milionów, tylko według różnych obliczeń i szacunków podatków bez podatków między 1, 6 a 2 miliony złotych. To jest coś zupełnie innego. Proszę państwa, i niech państwo mi nie ja bym państwu nie chciał tłumaczyć, ile kosztują poważne ekspertyzy od poważnych instytucji i tyle, więc to jakby, natomiast nie opierałbym na fałszywych przesłankach, jakkolwiek z logiki wiemy, że z fałszu może również wynikać prawda. Ale bardzo przepraszam za tę pomyłkę. Nie zmienia to faktu, że raport za 2 miliony był tańszy, był droższy niż te darmowe wystąpienie doktoranta oparte na tych samych źródłach. Proszę państwa, raport był. Ja mogę od razu dać ripostę taką, że raport był tyle wart, ile za niego zapłacono. Więc. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę, kto jeszcze chciał zabrać głos? Ja chciałem się krótko odnieść do dwóch problemów. Jeden problem, który był w panelu poruszany, mianowicie otoczenie społeczne, a uniwersytet, nasza współpraca z otoczeniem społecznym. A z drugiej strony bardzo czytelne sygnały płynące z reformatorów, świadczące o tym, że my zajmujemy się zbyt często czymś, co jest taką nauką prowincjonalną, zaszczynkowością jakąś. I była dzisiaj mowa o tym, że jest dobrym obyczajem badanie, jakcy mogą być interesariusze danego tematu badawczego, jakie mogą być ich tej potrzeby. Czy nasi reformatorzy zastanowili się, jacy są interesariusze badań humanistycznych? Jakie są potrzeby otoczenia społecznego a propos rozwoju wiedzy humanistycznej? Bo ja wiem na przykład, że jest duże zapotrzebowanie na dzieje miast, dzieje parafii, na badania w ściśle określonych, niewielkich środowiskach na wsi, w mieście, gdzie indziej. Jest realne zapotrzebowanie. Jest to interesujące dla ludzi, dużo bardziej niż jakieś tematy ogólne. Tylko teraz każdy z moich kolegów, który się takim tematem zajmie, jest po pierwsze oskarżany o zaściankowość, po drugie nie ma najmniejszych szans w staraniu się o grant, bo jego tematy po pierwsze zostaną określone jako nieinteresujące dla świata, po drugie jego dorobek zostanie określony jako prowincjonalny i nie wart tego, żeby dawać po kolejne nowe pieniądze. Panie profesorze, ja parę razy się starając o granty, kiedyś dostałem taką informację, że mój grant jest kiepski. Dlatego, że temat, który zaproponowałem, nie jest interesujący dla odbiorcy zagranicznego. Czy to jest kryterium oceny badań humanistycznych? Czy nasze otoczenie społeczne to są Indie, Bangladesz, czy może Argentyna? Czy nie przypadkiem to nie jest społeczeństwo polskie? Dziękuję. To nie jest polityka NCM, tylko pana kolega tak naprawdę. To są rozwój NCM. Dzień dobry państwu. Marcin Czaja, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Słyszałem dosyć dużo na temat ministerstwa, jego bardzo złej roli czy przyczynieniu się znacznym do kryzysu humanistyki, do upadku nauki i szkolnictwa wyższego niemalże. I pozwolę sobie tylko zwrócić uwagę na tak naprawdę dwie rzeczy.
A pierwsza rzecz to to, że środki są dzielone, są niewystarczające. To jest jasna sytuacja, jest to truizm pewien, są one niewystarczające w stosunku do potrzeb. Natomiast środki są dzielone pomiędzy uczelnie, pomiędzy jednostki naukowe, a sposób ich redystrybucji wewnątrz tychże podmiotów to jest kwestia władz tychże właśnie podmiotów. Państwo mówicie o walce o studenta, o tym, że nie jesteście, że nie można, walcząc wyłącznie o studenta, a prowadzić równocześnie badań, że wszystko opiera się na konkurencji. Ja się zgadzam, że ta konkurencja jest często niezdrowa, ale nie słyszałem głosów dotyczących współpracy. Nie słyszałem głosów dotyczących wspólnego prowadzenia danego kierunku studiów pomiędzy dwiema uczelniami czy dwiema jednostkami w ramach danej uczelni. Są uczelnie, w których określone kierunki studiów występują na trzech, czterech wydziałach. To niekoniecznie jest uwaga być może do nauk humanistycznych i społecznych, ale pewna racjonalizacja również w zarządzaniu uczelniami jest tym, co przy niedostatecznym finansowaniu jest niezbędne. Sprawa druga, chciałem wyprostować w odniesieniu do panelu tego, który przed chwilą się zakończył. Proszę Państwa, artykuł 63 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym. Skład konwentu uczelni publicznej z wyłączeniem publicznej uczelni zawodowej mogą wchodzić przedstawiciele organów samorządu terytorialnego i zawodowego, instytucji i stowarzyszeń naukowych, zawodowych oraz twórczych, organizacji pracodawców oraz, jeżeli statut tak stanowi, organizacji samorządu gospodarczego, przedsiębiorców i instytucji finansowych. Są ramy prawne do tego, żeby współpraca z otoczeniem społeczno-gospodarczym była realizowana. Natomiast kwestią środowiska, kwestią władz uczelni jest to, żeby te ramy prawne były wykorzystywane. Nie chciałbym wybielać wprost działań. System szkolnictwa wyższego i nauki jest skomplikowanym systemem. Przepisy są tworzone dla bardzo dużej grupy interesariuszy i zgodnie z konstytucją nie możemy zróżnicować statusu tychże interesariuszy, tych podmiotów, które występują. Te przepisy są zarówno dla uczelni publicznych, jak i dla uczelni niepublicznych. Zarówno dla silnych ośrodków akademickich, jak i słabych ośrodków akademickich. Natomiast z dużym zainteresowaniem wysłuchałem wszystkich uwag. Przekażę je pani minister Kolarskiej-Robińskiej, która z uwagi na posiedzenie Rady Ministrów nie mogła dzisiaj się pojawić na tym spotkaniu. I mam nadzieję, że w dalszym ciągu będziemy próbowali szukać kompromisu i wspólnych rozwiązań, bo niektóre z tych propozycji, które tutaj padały, mnie osobiście bardzo zainteresowały. Dziękuję. Przepraszam, krótko proszę, bo to jeszcze pytanie. Tak, oczywiście, tylko zdanie odpowiedzi. Bardzo się cieszymy ze względu na deklarację końcową o tym, że niektóre propozycje spotkały się z zainteresowaniem przedstawiciela ministerstwa. Natomiast mam wrażenie, że państwo wciąż nie rozumieją powagi sytuacji, nie rozumieją powagi sytuacji, w której 70 instytutów ze wszystkich polskich uniwersytetów podpisało się, wyraziło poparcie dla postulatów grożących protestami na uniwersytetach w wypadku zignorowania tego wystąpienia. Takiego wystąpienia po 89 roku nie było. Chcielibyśmy, żeby ministerstwo wreszcie zauważyło, że dotychczasowy tryb tak zwanego dialogu ze środowiskiem naukowym jest już niemożliwy do prowadzenia. Ministerstwo wcześniej systematycznie ignorowało wystąpienia środowiska naukowego. Zignorowało w elegancki sposób stanowisko Kongresu Kultury Akademickiej w Krakowie. W elegancki ze względu na to, że pani minister była na nim obecna. W nieelegancki sposób zostało zignorowane
stanowisko Wydziału Humanistycznego pierwszego Wydziału Polskiej Akademii Nauk, które nie doczekało się jakiejkolwiek odpowiedzi z marca zeszłego roku. Mogę wyliczyć tu jeszcze inne wystąpienia. Ten tryb tak zwanego dialogu ze środowiskiem już jest nie do utrzymania. Nie do utrzymania są również takie spotkania jak tak zwany Okrągły Stół Humanistyki z zeszłego roku, spotkanie, które miało rzekomo zrealizować postulaty humanistów, które wyglądało tak, że każdy z prelegentów miał 3 minuty na wypowiedź, nie było określonego celu spotkania, wcześniej nie było informacji o zaproszonych gościach, no już nie mówiąc o tym, jakie były, jakimi rezultatami z góry założonymi pochwaliło się później ministerstwo. Mam nadzieję, że tym razem jednak Państwo zwrócą na to uwagę, że doszło do bezprecedensowej mobilizacji i przebudzenia środowiska naukowego. Bardzo dziękuję. Nie chcę przedłużać, jakby tutaj do tego, co powiedział Marcin w swoim referacie, tak, że konieczne był taki płomienny apel o mobilizację i solidarność środowiskową i to się pojawiało jakby w wielu wypowiedziach. No jak bym powiedział, jakby to, co się dzieje obecnie z środowiskiem akademickim i to, czego chciałbym, żebyśmy tutaj wydaje, a tak w ogóle Krzysztof posłał, bo będę potem jeszcze się modrzył w panelu, więc przepraszam, że dwa razy zabieram głos. W każdym razie to, z czego mielibyśmy, chciałbym, żebyśmy mieli uwagę, to jest to, że jakby nie ma w tym momencie jednomyślnego środowiska, tak? I tutaj to ciało, które tutaj jest, jednak jest trochę zbudowane na zasadzie autoselekcji, to znaczy przyjechali głównie ci, którzy się, oprócz pana profesora Jajszczyka, który mniej lub bardziej skutecznie reprezentuje głos z drugiej strony, tak? To jakby przyjechała pewna grupa ludzi, a jakby wyjeżdżając ze swojej macierzystej jednostki, zostawiałem w niej ludzi, którzy mówili mi inne rzeczy i jakby to jest pewna sytuacja, z którą jako środowisko też musimy się uporać. I to jest tylko taka drobna uwaga ad vocem, tak? Dzień dobry Państwu. Ja się nazywam Bogdan Lesynk. Pracuję na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego oraz w Instytucie Medycyny Doświadczalnej Klinicznej PANU, a więc pracuję w tych dwóch takich flagowych instytucjach. Niemniej jestem tutaj po to, że widzę głęboki kryzys, jeżeli chodzi o rozwój naszej nauki i edukacji. Nie ma czasu, żeby dłużej mówić o wielu problemach. Zwrócę Państwu uwagę na jeden konkretny problem. Przeciętny profesor w Europie Zachodniej, jeżeli chodzi o obciążenia dydaktyczne, ma mniej więcej 1,5 do 2 raza, jeżeli chodzi o te godziny, mniejsze niż typowy profesor w Polsce. Tam mówimy o pensum rzędu 220 godzin, takich godzin podstawowych i ileś tam jeszcze nadmiarowych. Europa Zachodnia to jest po prostu 1,5 do 2 razy mniej. W Stanach Zjednoczonych to jest nawet 3 razy mniej. Tak? Tam typowe obciążenie dla profesora na jakiejś dobrej uczelni to jest 60 godzin, powiedzmy sobie, tak, w stosunku do tych naszych 220-240. Więc harujemy 2 razy do 3 razy więcej niż typowy pracownik, średnio mówię, w Europie Zachodniej czy w Stanach, tak? A poza tym jesteśmy 2 czy 3 razy gorzej płaceni. I nie ma powodu, żeby zwalniać ludzi. Jaki jest powód, żeby zwalniać ludzi? Po prostu, jeżeli jest teraz ten niż akurat, jeżeli chodzi o studentów, to trzeba wykorzystać po prostu ten okres po to, żeby zwiększyć jakość, zmniejszyć to obciążenia dydaktyczne ludzi, żeby mogli zajmować się w sposób bardziej efektywny nauką i to między innymi można zrobić bez żadnych głębokich reform. Tak? Po prostu trzeba zmienić te standardy, które nas obowiązują. Naprawdę nie ma powodu, żeby harować
ponad miarę. Mam jeszcze parę innych uwag, ale nie chcę przedłużać w tym momencie czasu. Nazywam się Włodzimierz Bernacki i to chyba moje nazwisko pan prowadzący miał na myśli. Jestem profesorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, jestem też posłem na Sejm Rzeczypospolitej, Klub Parlamentarny Prawo i Sprawiedliwość. Otóż to, co państwo słyszeli dzisiaj ze strony pana profesora Jeszczyka, ja systematycznie wysłuchuję na posiedzeniach Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży oraz Podkomisji Nauki i Szkolnictwa Wyższego. A więc takie stanowisko jak pana profesora, to jest stanowisko również rektorów państwa uczelni. Wszyscy ci, którzy przybywają na posiedzenia podkomisji czy komisji, są petentami. Są petentami, którzy ubiegają się o pieniądze ze strony Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Zatem ani ze strony rektorów uniwersytetów, ani ze strony dyrektorów instytutów Polskiej Akademii Nauk nikt na posiedzeniu komisji nie usłyszy złego słowa. A więc, drodzy państwo, jest cudownie, jest wspaniale. Nakłady na naukę systematycznie rosną. To jest świat, właściwie dwa światy. Z jednej strony świat Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży i Podkomisji Nauki i Szkolnictwa Wyższego, a z drugiej strony świat Uniwersytetu, w którym po dzień dzisiejszy funkcjonuje i nigdy z niego nie zrezygnuje. To po pierwsze. Po drugie, to jest to, że w tym ubiegłym roku przez Sejm zostały przyjęte dwie ustawy. Przepraszam, jedna. Nowelizacja ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym i ta ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym jeszcze bardziej pogłębiła ten nienormalny system. Państwo wszyscy już w tej chwili poddani są konwentowi rzeczników dyscypliny, a więc autonomia uczelni legła w gruzach. To jest właśnie to, o czym wspominano tutaj, a więc to, że układy zbiorowe zostały tak naprawdę zniesione. To jest cała masa pojedynczych przepisów prawa, które powodują to, że ten system ulega degeneracji, totalnej degeneracji. Uniwersytet wraz z tą reformą 2010, a później 2014, uniwersytet tak naprawdę umarł. Ten uniwersytet, który był podstawą funkcjonowania cywilizacji europejskiej w wieku XIX i XX. To prawo o szkolnictwie wyższym, ta ustawa, która wyszła z Sejmu, do tej ustawy legislatorzy senaccy, a więc nie jakaś partia polityczna, zgłosiła 76 uwag o charakterze legislacyjnym. Drodzy państwo, Senat w ogóle nie pochylił się nad tymi uwagami. Przyjął w takim kształcie, w jakim wyszło to z Sejmu. Dlaczego? Dlatego, że był bardzo ważny czas. Ta ustawa została przyjęta pod patronatem pani profesor Leny Kolarskiej-Bobińskiej. Proszę pamiętać, to nie profesor Kutrycka, owszem tak, ale profesor Lena Kolarska-Bobińska jest odpowiedzialna za prawo, tą nowelizację prawa o szkolnictwie wyższym, podobnie jak jest odpowiedzialna za to, że dwa tygodnie temu została przyjęta ustawa o finansowaniu nauki. Kto z państwa był w stanie zapoznać się dogłębnie z tą ustawą? Myślę, że niewiele takich osób jest. Te ustawy zostały przepchnięte kolanem, bo się okazało, że ta ustawa została źle przygotowana. To był projekt rządowy, więc nagle w trakcie dołączono wniosek komisyjny, a więc dwa projekty nagle stały się jednym i oto mamy Frankensteina, który wspomoże nas w naszej pracy naukowej. Dziękuję. Prosimy też w miarę krótko, gdyż już musimy iść na przerwę, nie było? Na pewno krótko. Julian Srebrny, jestem przedstawicielem Komisji Zakładowej Solidarności na Uniwersytecie Warszawskim, zawodu fizyk. Więc chciałem państwu powiedzieć, to nieprawda, że tylko humaniści są tępieni. Fizycy, matematycy, biologowie tak samo zarabiają bardzo mało. Mogę dać przykład jeden z naszego zespołu. Fizyk znany na świecie, adiunkt, w wieku 35 lat, zarabia 3000, a pracuje na okrągło, bo i dydaktyka, i nauka,
i tak dalej. Więc teraz udało nam się zdobyć pewien projekt z NCN-u, no to może dostanie 1000 więcej. Więc to nie jest prawda, że humaniści akurat są pognębieni. Cała polska nauka jest skazana na powolny, powolny zanik, dlatego że po prostu albo nam mówią, no to was jest za dużo, wobec tego trzeba zwolnić może z 50%, albo konkurujcie, wyjeżdżajcie w świat. Więc to chciałem powiedzieć. Teraz panu dyrektorowi z ministerstwa. Panie dyrektorze, Solidarność złożyła od wielu, wielu lat do każdej propozycji ustaw, zarządzeń i tak dalej, zawsze stanowisko. Ja nie wiem, czy 10% naszych postulatów zostało w ogóle wzięte pod uwagę. A na ogół powiedziano, dobrze, dobrze, bardzo to fajnie, ale my teraz tu rządzimy. Już parafrazuję, bardziej elegancko to powiedziałem. Więc wobec tego, proszę, sądzę, że państwo nie macie zielonego pojęcia, co znaczy dialog społeczny. Dziękuję bardzo. Dzień dobry państwu. Tadeusz Szkulik, Politechnika Warszawska, prorektor do spraw nauki dwóch poprzednich kadencji, a teraz w Krajowej Sekcji Nauki i Solidarności. Chciałbym przede wszystkim pogratulować organizatorom tego kongresu za pomysł i całemu środowisku humanistów, że wreszcie przebudziliście się państwo, można powiedzieć, lepiej późno niż wcale. I tutaj padały piękne słowa o solidarności. Ja bym apelował o tę solidarność jeszcze szerzej pojęto, nie tylko w ramach środowiska humanistów, nie tylko w ramach środowiska nauki, ale również całej Polski, ponieważ, proszę państwa, nikt nie zwrócił uwagi na ten tort, że ten torcik jest bardzo mały, skromny. Może pan dyrektor z ministerstwa o tym troszeczkę wspomniał. A nie będzie on większy, jeżeli nie będzie wpływów do budżetu. A wpływy są takie, jakie są, proszę państwa. Przespaliśmy, nasz głos był zbyt słaby, przez 25 lat liczyliśmy iluzją, prawda, karmioną nas, że będzie lepiej. A jest coraz, jak państwo widzicie, gorzej i te w sumie środki globalne na naukę są, no takie są, jakie są, są niewystarczające, poniżej wszelkiej krytyki. A są pewne przecieki, które, znaczy strumienie finansowania, które nie dochodzą do budżetu. Należy to zidentyfikować, ponieważ każdy minister powie, proszę państwa, jeżeli państwo chcecie więcej środków, to ja muszę komuś odebrać. To nie o to chodzi, żeby komuś odebrać, tylko żeby zadbać o wpływy do budżetu. Po pierwsze, powinna być, nie można patrzeć obojętnie, jeżeli ludzie tracą pracę, ponieważ ci bezrobotni wyciągają rękę i właśnie wtedy oni, część pieniędzy, które by mogły trafić do nauki, trafia do nich, a z drugiej strony nie wypracowują pewnych środków, które by wpłynęły do budżetu. Proszę państwa, nie chcę dawać przykładów, ale nawet tak tu Starbucks mamy, prawda, kawę, która ta firma dostała od Ministerstwa Finansów pozwolenie na obniżenie podatku. Wszystkie inne restauracje płacą tam 23% od kawy, a ta firma płaci podobno 7%. To jest taki jeden z przykładów, proszę państwa. Także apeluję o solidarność, żebyśmy nie zamykali oczu i widzieli potrzeby górników, rolników, wszystkich, żebyśmy nie czekali tylko i nie myśleli o swoim własnym, wąskim środowisku. Dziękuję bardzo. Zapraszamy już w tej chwili na przerwę.